Stoję sobie w Grudziądzu, przyjechałem tu kurczę już o 8, bo miałem załadunek na 8 i teraz czekam, aż się zdecydują, żeby mnie załadować. A już jest która? Już jest chyba z 10 już jest. 9? Tak, już po 10 jest. No ale nie spieszą się. I co? Biorę towar do Holandii i w Holandii będę coś ładował z powrotem. Tylko dlatego tam jadę, że jest jakiś ładunek do wzięcia do tego, do Iławy i no i tyle. W końcu po 4,5 godzinach postoju będę coś ładował z tego placu, ale jeszcze nie wiem co. Ale się plany zawaliły trochę, bo jutro pewnie mnie nie rozładują, bo nie zdążę dojechać, a tak to bym dojechał jutro i by mnie rozładowali i wszystko, a tak to nie zdążę i dopiero pojutrze rano pewnie i załadunek. No, bym tylko zdążył na weekend wrócić, bo mam tylko 33 godziny, także nie wiem, czy się uda z Holandii, do Holandii z powrotem. No już wszystko załadowane, tu pospinane, jeszcze tylko tą maszynkę zepnę tu z przodu, tylko przeciągnę plantekę i będzie wszystko, będzie można jechać. Dość ciężką skrzynkę, nie wiem gdzie ją wsadzę, chyba tutaj ją włożę, zobaczę, bo kurczę, tak nie za bardzo ani paleciary nie ma, ani nic. No dobrze, to spinamy i jedziemy. No, w Niemczech mamy ładną pogodę, ani jednego płatka śniegu, a temperaturka 17 stopni pokazuje. No to bardzo ładnie. Jestem z 80 km przed Bremen, no i zmierzam do tej Holandii na ten rozładunek, ale dzisiaj niestety chyba raczej nie zdążę rozładować. Nawet jak zdążę dojechać na dychę, bo na 9 to na pewno nie, ale na dychę nawet jak zdążę dojechać, to prawdopodobnie będzie za późno, bo to będzie godzina już chyba 16, a na razie mamy którą? 11, no ale to jeszcze jedna pauza, no to 15-16 tak bym dojechał, w każdym razie wątpię, że mi się uda, bo tak na styk też nie będę jechał, ze względu na to, że później nie wiadomo, czy tam gdzieś będzie można stanąć, jak mi się czas skończy, no to gdzie tam wyjadę. Także jutro rano rozładunek, no i załadunek do Iławy, chyba dwa miejsca będą, no i tyle, i wracamy, i mam nadzieję, że się uda na weekend. Mam 67 wyjechane, to jeszcze 23 godziny w tym tygodniu, a mamy środę. No to mam nadzieję, że się uda. Taką ładną pogodę mamy tutaj na pograniczu Niemiec i Holandii, że można na krótki rękawek sobie pochodzić. Ja tutaj stanąłem na parkingu, jeszcze mi brakło trochę, żeby do Holandii wjechać, ale na dychę pójdę i wjadę, bo jeszcze półtorej godziny, nie, godzinę 50 jeszcze mogę jechać, a tam jest 120 km, więc chyba prawdopodobnie dojadę do miejsca. No i tyle, i pewnie mnie nie rozładują, bo już będzie 16, a tutaj nie Włochy, nie robią do 18 czy tam do 19, tylko krócej. Dobrze, kończy się pauza, jadę. No, firma w fajnym miejscu, jakbym wiedział, że tutaj tak jest fajnie, to bym sobie tutaj jutro, wczoraj przyjechał, bo tam by mi zostało 5-6 minut i później jakby co, to nie wiadomo, gdzie bym mógł stanąć. No to są te maszyny, te dwie odpiąłem już. No i tutaj na końcu jest takie rondko, się zawraca i tu się staje. Jest, że tak powiem, cisza, spokój. I takie firmy to lubię. W Holandii jest właśnie najwięcej takich firm. Na zonach różnych, że gdzie nie ma ruchu. Tylko w większości się wycwanili i kurczę, postawiali zakazy postoju, ale tutaj akurat nie ma, także tutaj można by było stać, a nawet jeżeli by był zakaz postoju, to tam jest do firmy rozładunek, także myślę, że tutaj można by było stać. Jak się spina takie właśnie maszyny, to trzeba uważać, żeby w łeb nie dostać, jak się schyla człowiek i prostuje, bo kiedyś dostałem w łeb i trzeba uważać, żeby nie rozerwać jakiejś części ubrania o wystające różne takie pierdoły. Także to jest dobre do jazdy, ale
do spinania to tak słabo, chociaż to jest lekkie i tam po dwa pasy z każdej tego, tylko trzeba po prostu pomału to robić. Będzie dobrze, nie? No i wszystko pościągane. Jeszcze jedna ostatnia maszynka została. Jeden na załadunek. Dwa załadunki. Do Iławy, jak już wcześniej wspomniałem. Myślałem, że kurczę nie zdejmie tego, bo tak się przymierzał, tak jakby... Ale jak już zaczął, to już gitara jest. Zdjęcia porobił. Trzeba by nie uszkodzone. Coś strzela, ale to nie nic. No i dobra. I lecimy dalej. To w sumie naczepa nie jest, dach nie ma podnoszony. Jakby miała, to by było chyba lepiej. Ale jak wsadzili na niepodnoszonym dachu, to i powinni ściągnąć, prawda? Tak myślę. Aj, chyba niżej troszkę, tak. Troszkę niżej. Dasz radę. Dasz radę. Myślę. Kurczę, oni to w ogóle nie pozabezpieczali. Kiedyś jak woziłem takie maszyny, to pozabezpieczali gumą te od widlaka łapy, żeby to nie po tego, a tutaj nic nie widziałem, żeby zabezpieczył. No ale dobra. Rozładuję, spinam i jadę na załadunek. Już nam się rozjaśnia, kolejny dzień jest. Kurczę, wczoraj mnie nie załadowali, byłem tu, nie wiem, o 14 chyba, w pół do nawet. I mnie nie załadowali. I czekam od wczoraj, mówił, że dzisiaj rano o 7, no ale jest 7.16 już. I nadal czekam, tam miałem jechać na parking, ale jak już tutaj stanąłem, tutaj jest spokój, cisza, to będę miał bliżej, przynajmniej do tego, nie będę musiał tam przechodzić. No i czekam, chyba sobie kawę zrobię, no bo jak zawsze zaczynam robić kawę, to zaraz gościu przychodzi i każe wjeżdżać. No i tak, i tak. Zdążyłem wypić, niestety. Znaczy albo stety, bo przeważnie się nie zdąża wypić, ale ja akurat zdążyłem, zanim przyszedł. No i co? I podjechałem, rozplantęczyłem i zaraz będą tutaj coś przestawiać, ustawiać. To wszystko do jednego klienta. I pierwsze miejsce załadowałem wczoraj, no i dzisiaj drugie miejsce i do Iławy wszystko idzie. Zapomniałem nagrać, jak załadowałem wszystko, bo to dość tak szybko poszło, ale tam full samochód jest, tylko lekko, nie? Bo to są plastiki, takie rury wielkie. Ręcznie żeśmy ładowali na końcu po dwie do góry. No i co? I wszystko. I załadowałem i teraz jadę. Przez to, że mnie wczoraj nie załadowali, nie podjechałem sobie, to dzisiaj nie dojadę do domu. Jest piątek, będę w sobotę z samego rana, bo mam 900 km ponad, a maksymalnie to bym zrobił, nie wiem, jakby wszystko dobrze szło, tam 750 może. Także nie zdążę za jeden raz, no ale trudno. W sobotę rano będę, weekend w domu, a później się zobaczy, co dalej. Tak się fajnie przez te Niemcy jechało w piątek, bez żadnych koreczków, bez niczego, ale tutaj na 12 to tak 30 km przed granicą co jakiś czas się staje, nie wiem, czy tyle samochodów chyba idzie, cały czas się staje, już jestem 18 km przed granicą, no, ale cały czas się staje, kawałek się postoi i znowu tam parę kilometrów się przejedzie i znowu się staje, nie wiem, co tam na granicy, albo taki tłok, albo mają tam... Albo tam znowu coś zatrzymują te samochody na granicy, no nie wiem. W każdym razie może jakoś uda się tutaj przebrnąć te Niemcy, wjechać do Polski, wjechać na myjnię jakąś, bo kurczę, trzeba by umyć samochód, a będzie, mam nadzieję, że tutaj nie wydrenuje mi dużo czasu, to może będę miał jeszcze czas, żeby umyć na Nevadzie. No i doczekałem się myjni, w końcu już ciemno jest. 20 godzina. No ale trzeba umyć, bo już normalnie nie mogłem go otworzyć, taki był brudny.